Jadę na motorze, wiatr mi odwiewa twarz. Mam na sobie czarne spodnie, czarny pas. Dokładnie. Bierę każde auto z boku, nikt mi tam nie da szans. Błyszczy się na słońcu motor, a na ramię wisi kask. No to jest to koniec. Drogę, jużem go na kole miał, ale uciekł mi na pole. Inoskopa, żem mu dał. No. Ryk motoru mnie podjarał, linkę gazu w ręce mam, jeszcze tylko 4 wioski i u ciebie będę stał. No to jest dokładnie opisane, bracie, no są polscy harlejowcy, no. Czy mnie słyszysz? Jadę do ciebie! Rozjebałem się na drzewie, z ust mi sieknie gęsta krew. Wiem, karetka nie przyjedzie, flaszka pękła, a to pech. Ja się z nich wcale nie naśmiałem, ja po prostu przedstawiam jakąś tam sytuację. Dla mnie jest to sytuacja dosyć śmieszna, zabawna, ale taka jaka jest, zastanę, ja jej nie zmienię. Dopóki tutaj będą błyski produkowane i tak dalej, to co? I dopóki Harley'a będzie mógł sobie kupić koleś, który, nie wiem, no... No nie każdy może sobie kupić Harley'a, to zresztą na Zachodzie też nie aż. Ja wolę tych naszych, rozumiesz, błyskowców, harlejowców, niż rozumiesz, psychopatów, którzy, bracie, śmigają, wiesz, którzy, wiesz, z szybkością jakąś, wiesz, światła i tak dalej, i stanowią zagrożenie na publicznych drogach.